Pismo Święte, Słowo Boże, Biblia opisuje klęskę szatana. Tak, w Biblii jest opisana jego klęska. Chociaż szatan jest pokonany od momentu, kiedy zbuntował się przeciwko Bogu, wygrał i ciągle wygrywa wiele pomniejszych bitew. Cała Biblia, można powiedzieć, w przenośni drga konfliktem pomiędzy szatanem a Bożymi ludźmi. W swej doskonałej mądrości Bóg pozwolił na to, by konflikt ten trwał aż dotąd. Ponadto objawił też, że wiele jego działań jest jeszcze przed nami. Opisał również totalną klęskę szatana. W końcowej części po prostu tej działalności diabelskiej warto wziąć pod uwagę, że są cztery aspekty tej klęski. A więc na pustyni judzkiej, Mateusza 4 rozdział nam to opisuje, na miejscu zwanym Golgota, Hebrajczyków 2 rozdział 14-15 werset nam to opisuje. W życiu dzieci Bożych, Dzieje Apostolskie 26-18 nam to opisuje. I w przyszłości ostateczna klęska, co jest opisane w Objawieniu 20 rozdział. Na pustyni judzkiej. Jeśli popatrzymy na klęskę szatana w związku z pierwszym człowiekiem Adamem i jego żoną w ogrodzie Eden, to widzieliśmy, że niechlubny czyn Adama doprowadził wówczas do ruiny cały rodzaj ludzki i dał szatanowi skuteczne narzędzie do prowadzenia walki z jego potomkami, z potomkami Adama. Ale już wtedy Bóg powiedział o innym człowieku, potomku niewiasty, który, gdy wypełni się czas, przyjdzie i zmiażdży głowę węża. Ten drugi człowiek, którego Pismo Święte nazywa ostatnim Adamem, to nikt inny, jak wieczny Syn Boży, nasz Pan Jezus Chrystus. I jeśli popatrzymy na to, co się wydarzyło na bezludnej pustyni judzkiej, gdzie Pan Jezus Chrystus pościł 40 dni i nocy, w przeciwieństwie do bujnej zieleni i obfitości ogrodu Eden, pustynia jest surowa i obumarła. Jeśli szatan pokonał pierwszego człowieka w sprzyjających okolicznościach, to czyż nie mógł pokonać drugiego człowieka w okolicznościach tak niesprzyjających? Oczywiście, że nie. Dlatego, że tym razem szatan nie miał do czynienia z człowiekiem w stanie niewinności, ale z człowiekiem w stanie doskonałości. Te pokusy, które tak skutecznie działały w Edenie, okazały się bezsilne na pustyni. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Mateusza 4, rozdział 3, werset. Chleb dla wygłodzonego człowieka nie jest niczym złym. Ale Pan Jezus Chrystus przejrzał subtelną chytrość szatana i nie poddał się jego sugestii. Ewa pożądała owocu, który był dobry do jedzenia. Ale nasz cudowny Pan Jezus Chrystus pragnął jedynie czynić wolę Bożą. Więcej, nie odpowiedział szatanowi w boskiej mocy jako Syn Boży, pokonał go raczej środkiem dostępnym i dla nas, Słowem Bożym, Biblią, Pismem Świętym. To, do czego Ewa podchodziła tak lekkomyślnie, Pan Jezus Chrystus cytował z należytą godnością. Napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, Mateusza 4 rozdział, 4 werset. W następnym pokuszeniu opisanym w Ewangelii Mateusza szatan odwołuje się do pychy i to widzimy, jak on próbuje zaatakować. I to Ewangelia Łukasza, przyjmując porządek moralny z 1 Mojżeszowej 3 rozdział od 6 werset i z 1 Jana 2:15-16 przedstawia kolejność z drugiej i trzeciej pokusy. Przestawia kolejność drugiej i trzeciej pokusy, co widzimy w Łukasza 4 rozdział
I teraz, jeżeli popatrzymy na to, że cytując Pismo Święte dla swoich własnych celów, szatan zawsze to robi dla własnych celów, cytuje Pismo Święte, rzucił Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu, wyzwanie, aby ten popisał się skokiem ze szczytu świątyni. Ta pokusa znowu była bardzo chytra. Pokaż, jaki jesteś wielki, że spadając w dół nic ci się nie stanie, bo strzegą cię aniołowie lub coś podobnego. W tym stylu mogło to wyrażać. Nikczemny kusiciel, czy naprawdę myślał, że ten jedyny, który wyparł się samego siebie, będzie chciał zyskać poklask tłumu takim tandetnym pokazem? Pan Jezus Chrystus znowu odpowiada słowem Boga. Napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Mateusza 4,7. No a tutaj szatan kusił Pana Boga swego. Trzecia pokusa obnażyła niegodziwy cel szatana. Skłonić chciał Syna Bożego, aby mu się pokłonił i oddał mu cześć jako samozwańczy zarządca wszystkich królestw świata i ich chwały. Diabeł zaoferował je człowiekowi, który stał się ubogim, abyśmy ubóstwem jego ubogaceni zostali. Lecz ten błogosławiony człowiek, którego cechowało ubóstwo, odpowiedział po prostu: idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. Mateusza 4,10. Cóż za zwycięstwo! Bożym zamierzeniem było, aby szatan został pokonany nie poprzez wszechpotężną moc, ale przez w pełni zależnego człowieka, który odczuwa słabość, głód, pragnienie i wydaje się być bezbronny. Konkluzja, która wypływa z tego faktu, jest bardzo poruszająca. Wtedy opuścił go diabeł i aniołowie przystąpili, a służyli mu. Mateusza 4,11. Odpowiadając szatanowi, Pan Jezus Chrystus nie używał niczego oprócz Pisma Świętego. Co więcej, on cytował tylko z jednej księgi, to znaczy z piątej księgi Mojżeszowej. Być może miało to pokazać, że każda część Bożego Słowa może być bastionem przeciwko wrogowi. Och, jakież zwycięstwa nad kusicielem moglibyśmy odnosić i dzisiaj, gdyby Słowo Boże, Pismo Święte, Biblia, było naszą codzienną radością, codziennym czytaniem i rozmyślaniem. Nasze porażki wynikają często z braku osobistego studiowania i właściwego stosowania Biblii, Słowa Bożego, Pisma Świętego. Przegrywamy, jeśli nie trzymamy się mocno miecza ducha, którym jest Słowo Boże, Biblia, Pismo Święte. Także wiemy, że diabeł przegrał w miejscu zwanym Golgotą. Choć zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa na pustyni wzbudza w nas podziw i zachęca do naśladowania Go w doskonałym posługiwaniu się Słowem Bożym, Biblią, Pismem Świętym, nie moglibyśmy tego robić, gdyby nasz Pan Jezus Chrystus nie pokonał szatana na Golgocie. Można śmiało powiedzieć, że gdy pokonanie szatana na pustyni było jego osobistym zwycięstwem, to na Golgocie zwyciężył go reprezentując nas, czyli w naszym imieniu. To przez śmierć na krzyżu zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i uwolnił nas z niewoli. Zaledwie kilka dni przed pójściem na krzyż Pan Jezus Chrystus mówił o trzech chwalebnych skutkach, rezultatach, które mają zostać tam osiągnięte. Po pierwsze, Ojciec zostanie uwielbiony. Po drugie, władca tego świata, szatan, będzie wyrzucony. Po trzecie, on sam, będąc wywyższony nad ziemię, pociągnie wszystkich do siebie. Jak zmierzyć wielkość zwycięstwa Pana Jezusa Chrystusa nad szatanem na krzyżu Golgoty? Czy widząc, że stare stworzenie zepsute przez szatana ustępuje drogę nowemu stworzeniu, które nigdy nie ulegnie zepsuciu? Próbując zliczyć niezmierzone rzesze odkupionych, uratowanych od mocy ciemności i przeniesionych do królestwa Syna swego umiłowanego, o których to apostoł Paweł mówi, że odwrócili się od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga.
a może patrząc na zmartwychwstanie w Chrystusie, o którym mowa jest w liście do Koryntian, że jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Z sercem pełnym wdzięczności możemy powiedzieć, że wszystko to i jeszcze więcej. Jeśli weźmiemy pod uwagę wiersz S. Gandhi, to zauważymy, że dobitnie wyraża to wspaniałe zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa nad szatanem w miejscu zwanym Golgotą. Jego imię to zwycięzca, który stoczył walkę sam. Triumfujący święci nie mają roszczeń do chwały, jego podbój jest ich własnym. On osłabił moc szatana, uczyniony grzechem, grzech zwyciężył. Pokłoniwszy się grobowi, zniszczył go, a swą śmiercią śmierć pokonał. Błogosławcie, błogosławcie zdobywcę zabitego, zabitego z boskiego postanowienia, który żył i umarł i żyje znowu dla Ciebie, Jego Kościele, dla Ciebie. No i jest jeszcze porażka diabła w życiu ludu Bożego. Jako zbawieni mamy wszelkie środki od Boga, by pokonać szatana w duchowej walce, która jest częścią chrześcijańskiego życia. W tym konflikcie nie wolno nam szukać wymówek typu jestem słaby, chyba urodziłem się po to, by popełniać błędy i tym podobne. Musimy raczej stanowczo stawić mu czoła. Pismo Święte, Słowo Boże, Biblia podaje co najmniej kilka sposobów, ja przytoczę być może trzy sposoby, w jaki sposób mamy to czynić. Nie dawajcie diabłu sposobności, Efezjan 4,27, albo nie dawajcie diabłu przystępu. W momencie, kiedy ustępujemy mu choćby o krok, zaczynamy przegrywać. Stajemy się podobni do przysłowiowego Araba, który pozwolił na to, by wielbłąd wsunął tylko swą głowę do jego namiotu, ale to było wszystko, czego ten chciał. Najpierw miał w środku tylko głowę, a potem powoli wpychał się do środka, aż Arab znalazł się na zewnątrz. Wszystko to działo się tak stopniowo, że człowiek ten zorientował się, co się dzieje, kiedy było już za późno. Ta chytra zasada stopniowalności przedstawia jeden z najskuteczniejszych sposobów szatana, dzięki któremu odnosi on sukcesy, wpychając się dzisiaj w życie chrześcijan. Weźmy osobę, która zaczyna odnosić się do niektórych części Nowego Testamentu jako do opinii Pawła. Tak naprawdę nie myśli ona o tym, aby podawać wątpliwość, nieomylność Pisma Świętego, ale głowa wielbłąda jest już w namiocie. Diabeł znalazł oparcie w jej życiu. Innym przykładem może być rodzina, która ma dobre intencje, chcąc kontrolować oglądanie telewizji, ale nigdy tak naprawdę tego nie osiąga. W miarę upływu czasu syndrom rozrywki jest już tak bardzo rozwinięty, że wyklucza ich poważne zaangażowanie w sprawy duchowe i sprawia, że zaczynają tolerować standardy moralne, które kiedyś uważali za niedopuszczalne. Albo kwestia nakrywania głów przez siostry w czasie modlitwy i prorokowania. Najpierw zaczyna się od nieznacznego nienakrywania głowy w czasie modlitwy przed posiłkiem, a kończy się akceptacją wszelkich moralnych dewiacji i różnego rodzaju nauczania przez osoby nieuprawnione przez Słowo Boże. Oczywiście diabeł nie przychodzi i mówi, i nie mówi: jestem diabeł i chcę cię zwieść, żebyś żył według modły tego świata. On udaje, że on jedynie tutaj proponuje troszkę lepsze rozwiązanie. Na przykładzie żałosnej pary darczyńców Ananiasza i Safiry możemy zobaczyć, jak łatwo można dać sposobność diabłu, stwarzając pozory, że wszystko oddaje się Panu, podczas gdy w rzeczywistości część zatrzymuje się dla siebie. Apostoł Piotr, nie przebierając słowa surowo,
zganił Ananiasza, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego. Tak mówią Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 3 werset. Z drugiej strony możemy naśladować przykład wielkiego patriarchy Mojżesza, dlatego że nie ustąpił ani na krok, odrzucając wszelkie kompromisy Faraona. Cały lud izraelski wraz z dziećmi i bydłem wyszedł z niewoli egipskiej, jak mówi druga Mojżeszowa, 8 rozdział, 10 werset. Nie dawanie miejsca diabłu oznacza, że nie tylko wykluczamy go z gry, ale nie dajemy mu nawet miejsca na trybunach, żeby się przyglądał. Przeciwstawcie się zasadzkom diabelskim, to jest zawołanie z Efezjan 6:11-18. Postawa chrześcijanina wobec diabła jest bojowa. Stój, walcz, stawiaj opór. Pamiętaj, że zbroja, którą zapewnia nam Bóg w tym konflikcie, nie osłania naszych pleców. To sugeruje, że nie mamy uciekać. Powinniśmy przeciwstawić się wrogowi, przywdziawszy całą zbroję Bożą. Pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, sandały gotowe do zwiastowania Ewangelii, tarczę wiary, przyłbicę zbawienia, miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Wszystkie te rzeczy nawiązują do cech, do atrybutów, które doskonale były widziane w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Atrybutów, które w naszym życiu powinny stać się dominujące. Skoro Słowo Boże mówi nam, byśmy się w nie przyodziali, to możemy być pewni, że leży to w granicach naszych możliwości. Diabeł nie ma mocy przeciwko takiej broni jak prawda, sprawiedliwość i wiara. Nawet jeśli włada nią najsłabszy święty, najsłabszy wierzący, najsłabszy chrześcijanin. Chrześcijanin, który przeciwstawia się zasadzkom diabła, podobny jest do wojownika Dawida imieniem Szamma, który stanął w środku pola soczewicy i bronił jej przed wojskiem wroga. Chcieli oni pozbawić Izraelitów zapasów żywności, ale Szamma powiedział: nie ma mowy, Pan darował przez niego wielkie zwycięstwo i tego samego może dzisiaj dokonać przez nas. Tak mówi nam druga Księga Samuelowa 23:11. Wyzwólcie się z sideł diabła, mówi drugi Tymoteusza 2:26. Ten świat jest pełen diabelskich sideł. Przybierają one różne formy, rozmiary i kolory. Kiedy w nie wpadamy, tracimy duchową moc i świadomość, a nawet mimowolnie możemy sprzeciwiać się prawdzie Bożej. Zachowujemy się jak piłkarz, który odwraca się, by strzelić do własnej bramki. Pisząc do młodego Tymoteusza, apostoł Paweł mówi o tych, którzy wpadli w sidła szatana, a również o tych, których Pan używa, by ich z tego uwolnić. Drugi Tymoteusza 2:26-28. A sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych, nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się kiedyś z sideł diabła. Jedną z takich zwodniczych pułapek, nieustannie kierowaną przez mass media, jest przekonanie, że źródłem zadowolenia są rzeczy materialne. Akceptując taką ideę, nie do końca i nie do końca mając tego świadomość, padamy w pułapkę pracy, by posiadać zamiast pracować, by dawać zamiast pracować, by dawać. Tak, bo powinniśmy pracować, by dawać, a nie pracować, by posiadać. Dom, rodzina, przyjaźnie, a nawet społeczność z Bogiem są ofiarowane na ołtarzu mamony, gdy zdążamy do iluzorycznego garnka złota na końcu tęczy. Czyli nie dajmy się zwieść, bo akceptując diabelskie nauki, nawet jeśli nie mamy do końca tego świadomości, wpadamy w pułapkę pracy, by posiadać, zamiast pracować, by dawać. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać.
Szczęśliwi są ci, którzy się z tych sideł uwalniają. Błogosławieni są słudzy Boży, którzy biją na alarm. Wielki jest Pan Jezus Chrystus, który daje upamiętanie swoim dzieciom, by mogły powstać i pokonać wroga nawet w dniu jego pozornego triumfu. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was, mówi Jakuba 4, rozdział 7, werset. Sprzeciw taki jest niemożliwy bez zważania na słowa, które bezpośrednio poprzedzają ten cytat. Przeto poddajcie się Bogu. Poddanie się Bogu jest podstawą przynoszenia owocu przez chrześcijan i zwycięstwa nad wrogiem. Bez tego jesteśmy tak samo podatni na pokusę jak Adam i Ewa w ogrodzie Eden. Bez tego będziemy jak Dawid, który pożądał Batszeby. Bez tego powtórzymy skargi Joba przeciwko Bogu. Bez tego staniemy wraz z Piotrem w niewłaściwym miejscu i w złym czasie, zapierając się naszego Pana. Bez tego możemy przejść na łatwe chrześcijaństwo, jak Jan Marek, i porzucić dzieło Pańskie, gdy sytuacja staje się trudna. I odwrotnie, kiedy poddajemy się Bogu, to tak jak Adam i Ewa, przyjmujemy od Pana odzienie ze skór, będące prawdziwym przykryciem naszej nagości. Znajdujemy również zupełne przebaczenie w pokucie, tak jak Dawid po swoim grzechu z Batszebą. Uczymy się z Jobem, że Pan obficie błogosławi tych, którzy swoje cierpienia widzą w świetle Jego chwały. Cieszymy się razem z apostołem Piotrem, widząc współczucie i współczujące spojrzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego słowa zachęty. Doświadczamy wraz z Janem Markiem, że nawet sługa, który zawiódł, może być przywrócony i ponownie stać się użytecznym dla Boga. Musimy zrozumieć, że skoro szatan nie może okraść nas z naszego zbawienia, to może okradać nas z naszej radości. Skoro nie może zniszczyć naszego życia, to może niszczyć i zniszczyć nasze świadectwo. Skoro nie może odebrać nam życia wiecznego, może pomniejszać nasze przynoszenie owocu. Dlatego musimy przeciwstawić się mu zdecydowanie i mądrze. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pożar. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział od 8 do 9. Jeśli nie jesteś pewien tego, czy gdybyś dzisiaj umarł, to że poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś, to być może dlatego, że idziesz do piekła, na które zasłużyłeś. Ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu. Uwierz Pana Jezusa, abyś był zbawiony. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Niech Bóg Ci błogosławi.